7000 zdjęć zostaje wgranych na Instagram. Takich ciekawszych jeszcze, powiedzmy, jest ponad 136 milionów e-maili zostaje wysłanych w ciągu jednej minuty. Prawda? 306 godzin to jest dość duża suma. A dlaczego? No między innymi, tutaj mamy dane, tylko 28% używa podstawowych programów zabezpieczających nasze smartfony. A niestety no, smartfony są tak jak komputery, można na nie zainstalować wirus, można by kojarzymy, nawet nie warto do niego zaglądać, od razu powinniśmy to usuwać. A jeśli już ciekawość nam doprowadzi do tego, że otworzymy ten mail, na pewno nie klikamy w żadne linki. A jeśli już ten naprawdę zmiastnieje, czy ma podany swój adres, prawdziwy adres, rzeczywisty, nie tylko adres mailowy, w adresie mailowym również można sprawdzić opinię, bo na pewno często można się już przykład taki na przykład. Rozmawiamy, koleżanka rozmawia, 12-letnia dziewczynka z kolegą 12-letnim, który nie do końca, jak się okazuje, ma te 12 lat. Może całe życie schował się w banku. Sami to też. No i mówię, są zgłaszane sprawy, są sprawy przez nas, zawarte, a tematyka jest naprawdę przeróżna. Mówię o pedofilii, do oszustw. Ta strzałka powstała 3,5 roku temu. Jest to program założony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, który realizowany jest przez moją fundację, fundację, której pracuję. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje ten program od 3,5 lat, z 3,5 roku. W jego ramach mamy szereg elementów, o których chciałem Wam coś powiedzieć, ponieważ potem Jacek przejmie tą część bardziej merytoryczną i to takie mięsko, na które na pewno tutaj przyszliście, to będzie przekazane przez Jacka. Ja Wam trochę powiem trochę szerzej o całym temacie, ponieważ jeżeli się spodobał Wam temat dzisiaj przekazany, to może będziecie chętni, żeby poczytać o tym temacie dalej, dowiedzieć się czegoś więcej. Organizacje podrządowe, które mnie znają, portal NGO.pl, jest to największy portal internetowy dla organizacji podrządowych. My od przeszło 2 lat zajmujemy się zakładką poświęconej właśnie technologią i staramy się tam w bardzo prosty i przejrzysty sposób tłumaczyć wszystkim zainteresowanym, jak używać technologii, jak wdrażać technologię, jak zakładać fanpage na Facebooku, jakie są zagrożenia w internecie, jak zakładać strony internetowe i tak dalej, i tak dalej. Internet jest bardzo, bardzo pojemnym tematem, także wszystkiego teraz na pewno nie powiem, ale warto tam zajrzeć. Idea jest taka, żeby każdy przy porannej kawie sobie tą stronę otworzył, zobaczył, co nowego się dzieje na świecie, żeby się zainspirować trochę i może jakoś podwyższyć swoje kompetencje technologiczne. Trójpodział władzy jest zachowany całkowicie w mojej okolicy i dużo, dużo społecznie działamy, pracujemy i muszę powiedzieć, że wykorzystuję nowe technologie, internet, komputery do działań społecznych, ale też takich rekrutacyjnych, żeby też zachęcać do działania innych, ale żeby też pokazywać efekty naszej pracy, ponieważ sami Państwo wiecie, że my Polacy mamy taką cechę, że nie za bardzo się tak chwalimy, pokazujemy to, co dobrego robimy, bo zaraz ktoś nam powie, że prawda, nic nie zrobił, a tyle tam to pokazywały, co tam się nie zrobiło. A na Zachodzie jest tak odwrotnie, prawda? Na Zachodzie rzeczy robią ludzie niewielkie rzeczy, a potem pokazują i wszyscy się zachwycają, jak to są wspaniali. A u nas jest trochę inaczej, ale powoli się to zmienia i 4 lata, a Facebook niecałe pół roku. Także widzimy jawna dynamika. Żeby skrócić jeszcze ten dystans. No to
Pewnie wyszukiwarka Google. Pewnie tak, pewnie wyszukiwarka Google więcej już będzie na milionów. Także dziennie na pewno jest więcej i więcej tych wyszukiwań. Więc widzimy, że ten świat cały czas idzie do przodu i ta technologia i internet to jest organizm żywy, który cały czas pracuje. No i chcąc, nie chcąc, trochę w ten świat musimy wchodzić, jeśli myślimy o tym, żeby wykorzystywać go dla naszych celów, oczywiście celów pozytywnych. No i taka ciekawostka, gdyby trzy największe amerykańskie stacje non-stop przez cały rok od 1948 roku nadawały program telewizyjny, to i tak miałby mniej materiału niż do tego dotrzeć. Pomoc techniczna, szkolenie z obsługi narzędzi, doradztwo w zakresie doboru obsługi sprzętu, no i też macie te szkolenia, które organizujemy w całej Polsce. Mam też ze sobą wizytówki ze swoim kontaktem, numerem telefonu, z mailem. Tutaj są dwie dziewczyny z Jędrzejowie, które, jeśli się zarysowała grupa osób, które chciały, nie wiem, w którychś z tych trzech filarów dostać jakieś wsparcie w szkoleniu, już nie tak szybko i nie tak chaotycznie, jak ja teraz prowadzę, tylko już bardziej systematycznie połączone z warsztatami, czyli podziałem na grupy, każda grupa będzie miała swój sprzęt, jak przyniesie, albo jak będzie miała tutaj możliwość z sali skorzystać. Chciałem to, żeby to nie było straszenie, tak? Ale żeby było pokazanie zagrożenia. Że jest taka możliwość, że trzeba z tym uważać, bo wszystko jest ładnie pięknie, a gdzieś tam ktoś ma jakieś kłopoty, to się słyszy o tym w telewizji, ale tak naprawdę może się to też nam przetrafić, jeśli nie wykonujemy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Tak? Większość z nas jest naszymi osobami rozsądnymi, tak na co dzień się zachowujemy, więc nie sądzę też, żeby w życiu codziennym wchodzić w jakieś dziwne sytuacje. Ale czasami z niewiedzy możemy sobie zrobić, tak? Że nie wiemy, że tak może, że tak coś się nam złego może przytrafić. A druga rzecz, o której chcę się powiedzieć, to są sieci bezprzewodowe, które otaczają nas wszędzie, prawda? Wi-Fi, czyli mamy darmową sieć. Tutaj w tym pomieszczeniu jest jedna lub dwie, ale jak idziemy do galerii handlowej, to mamy tych sieci, nie wiem, 20, 10, 15 i one cały czas tak, pracują i komunikują się z naszymi urządzeniami przenośnymi, z naszymi smartfonami, z naszymi tabletami. Jeśli nie mamy dobrze, że tak powiem, ustawionych naszych urządzeń, to te nasze urządzenia cały czas wysyłają sygnały tym urządzeniom i te urządzenia je w jakiś sposób też rejestrują i też mogą śledzić naszą trasę, prawda, po tym centrum i ktoś tam wie, gdzie lubi wychodzić i w których godzinach. Więc tutaj jest po prostu prezentacja dotycząca tego, jak najważniejsze rzeczy, jeśli dotyczące otwartych sieci w naszych okolicach, miastach, bo we wsi to raczej nie ma hotspotów, chociaż pewnie są ich takie rozwiązania. No tak, są, ale wystarczy z panem skokarzy do domu. No tak, można sobie już tam wtedy zrobić darmowe drzwi, jak ktoś nie ma zabezpieczone. Dobrze, więc tak, Wi-Fi, kłopoty za free czasami, czyli jak coś mamy za darmo, to może to czasami nam przyniesie jakiś kłopot, ale nie zawsze tak jest. Najważniejsza rzecz, żeby nigdy nie ufać otwartym sieciom Wi-Fi. Jeśli ktoś nam coś daje za darmo, to musi być w tym czasami jakiś haczyk, tak? Czasami wystarczy tylko wejść na stronę i tam wpisać jakieś proste hasło czy jakąś inną rzecz, no ale to też wymaga od jakiejś aktywności. Ale często jest tak, czy często, no na szczęście nie aż tak bardzo często, że osoby, które chcą wyłudzić od nas nasze hasła i nasze dane, tworzą darmowe hotspoty, miejsca, gdzie możemy darmowo korzystać z internetu za pomocą sieci Wi-Fi, czy jakieś lotniska, galeria, nie wiem, kina, kawiarnia, które nazywają te dostępy podobnie, prawda? Czyli lotnisko, tak? Albo nazywają kawiarnia jakaś tam, albo nazywają, nie mówię, że do kultury w Kliczowie, ale mógłbym tak też, prawda, nazwać, tak? Siedzieć w busie, zrobić hotspota i nazwać dom kultury Kliczów, tak? Ktoś by sobie szedł, o, to ten sieć tam mówi, fajnie, prawda? I tam sobie coś robi, tam wpisuje na fejsa i tak tam chodzi.
osoba, która udostępnia, widzi te dane, więc trzeba mieć tego świadomość. Jeśli wiemy, że to jest darmowa i sprawdzona, to oczywiście korzystamy, ale jeśli pierwszy raz jesteś w jakimś miejscu i coś mamy za darmo, to delikatnie się wystrzegać. Można biernie przejrzeć internet, nie wiem, wiadomości na portalach, jakieś tam, prawda, na Omecie, czy na internet, czy gdziekolwiek, czy przeczytać sobie jakiś artykuł, ale nie sprawdzać maile, nie sprawdzać się konta na swoim banku, czy na patrzę przelot pieniądze, jakieś inne rzeczy. Wyłączyć funkcję Wi-Fi, gdy nie używamy, czyli jesteśmy gdzieś, nie wiem, w jakimś kwartym miejscu i nie używamy tego naszego smartfona czy tableta, no to te nasze Wi-Fi cały czas pracuje w tle. Wystarczy jednym kliknięciem wyłączyć Wi-Fi i ta sieć już wtedy nam się z nami się nie łączy. To po pierwsze też zabezpiecza nam baterię i nasz sprzęt dłużej działa, tak? Bo jeśli nasz telefon cały czas pracuje i szuka i wyszukuje tą sieci, nie daj Boże na ustawienie takie, że automatycznie łączy się z niezabezpiecznymi sieciami, to wtedy ta energia jest cały czas jakby pobierana z tego telefonu, więc trzeba wyłączyć tą opcję. Jeśli mamy dookoła pełno tych sieci, to wyłączamy Wi-Fi, jeśli nie korzystamy i działamy sobie dalej. No i najważniejsze, żeby podczas tego, kiedy korzystamy z tych darmowych, czy nawet takich zahasłowanych sieci, nie mieć jakiejś nagłej potrzeby skorzystania, prawda, z swojego konta bankowego, albo z jakichś innych ważnych rzeczy. Nie robimy tego publicznie, nie robimy tego przy otwartych portach, tylko robimy to w domu, w swoim zaciszu, w sprawdzonym miejscu. No i przede wszystkim trzeba sobie zainstalować porządne rozwiązanie bezpieczeństwa, znaczy porządne. Czasami może to być darmowa nadloga antywirus, czasami to może być coś, co nie jest jakieś bardzo kosztowne, ale w jakiś chociaż minimalny sposób nas zabezpiecza i żeby też miało funkcję śledzenia tego, że ktoś chce się z nami połączyć, że ktoś chce podpiąć pod nasz telefon i że jeśli mieli taką możliwość podrzucenia różnych akcji. Więc trzeba myśleć też o tym, żeby to bezpieczeństwo zachować. No i jeśli już naprawdę dużo korzystamy z przenośnych naszych sprzętów, to tylko poprzez strony zaufane i bezpieczne, czyli patrzymy na łóżku, żeby taka mała zielona buteczka na pasku adresowym tylko HTTPS, tak? I jeśli czasami są też takie strony, to już my, nie wiem, Facebook ma akurat przez te szyfrowane przejście. Większość poczty elektronicznej też korzysta z tego protokołu, ale są takie strony, które nie korzystają z tych protokołów. Są proste aplikacje, które powodują, że możemy sobie sami stworzyć te szyfrowane połączenie HTTPS. Jest aplikacja, która to powoduje. To są takie najważniejsze rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, czyli bezmyślnie nie łączymy się z każdą wolną, darmową siecią, a jeśli się połączymy, to robimy tam naprawdę bardzo spokojne rzeczy i na pewno nie robimy różnego rodzaju przelewów bankowych, a podobnie siedzimy na stanowisku. Bardzo dobre. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że wytrzymali Państwo z nami 2 godziny prawie, tak?